Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnej 6. Mamy znaleźć wszystkie trójkąty pitagorejskie. Trójkąty pitagorejskie są to takie trójkąty prostokątne, których boki są liczbami całkowitymi dodatnimi. Jak to robić? Stwierdzenia Pitagorasa mamy x kwadrat plus 6 do kwadratu równa się y kwadrat. 36 równa się y kwadrat minus x kwadrat. Wiemy, że y kwadrat minus x kwadrat to jest ze wzoru na różnicę kwadratu y minus x razy y plus x. Łatwo widać, że y minus x jest mniejszą liczbą niż liczba y plus x. Łatwo również widać, że suma tych dwóch liczb jest liczbą parzystą. Dlaczego? Y minus x plus y plus x to się równa 2y. No, 2y należy do liczb parzystych. Szukamy teraz dzielników liczby 36. Dzielników dodatnich. 1, 36, 2, 18, 3, 12. Czyżby wszystkie? No zobaczmy. 36 to jest 2 razy 18, 2 razy 3 razy 6, to jest 2 razy 3 razy 3 razy 2, to się równa 2 do drugiej razy 3 do drugiej. A więc liczba dzielników liczby 36 wynosi 2 plus 1 razy 2 plus 1, czyli dokładnie 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jakie tu są jeszcze dzielniki? Na pewno 6. Dalej, jeśli podzielimy przez 4, to będzie 9. Czyżby już? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy dokładnie 9 dzielników. Są to wszystkie dzielniki. Jedna z liczb ma być mniejsza, druga większa, więc 6 odpada. Patrzymy na tą sumę. Suma tych dwóch jest liczbą nieparzystą, bo wynosi 37, odpada. Liczba 4 plus 9 jest 13, odpada, bo nie jest liczbą parzystą. Jest to liczba 13. Zostają tylko nam dwie liczby. Dwie pary liczb, dokładnie. Tak. Łatwo widać, że mniejsza to jest 2. Mniejsza liczba to jest 2. Y minus x równa się 2, a większa 18. Y plus x równa się 18. Dodając stronami otrzymujemy 2y równa się 20. Po podzieleniu przez 2y równa się 10. Mamy dziesiątkę. Tak? Natomiast x obliczymy. 10 plus x równa się 18. Czyli x równa się dokładnie 8. X równa się 8. Tak. I teraz rozpatrujemy drugą parę. 3 i 12. Mniejsze jest 3. Y minus x równa się 3. Większa y plus x równa się 12. Dodajemy stronami. 2y równa się
15. No i tu właśnie nie, bo tu jest suma liczb 15, więc ta też odpada. Jest to obliczenie niepotrzebne. Zatem mamy dokładnie jedną parę liczb, 2 i 8. A więc mamy jedną trójkę, jeden trójkąt pitagorejski o przyprostokątnej 6. Jest to trójkąt postaci. Jedna przyprostokątna 8, druga 6, a przeciwprostokątna 10. Sprawdźmy to. 8 do kwadratu plus 6 do kwadratu równa się 10 do kwadratu. Lewa strona 64 plus 36 równa się 100. Prawa strona 10 do kwadratu równa się 100. Widzimy, że lewa strona równa się prawej. Dziękuję Państwu za uwagę.